Niemcy potwierdzają, że tylko praworządne kraje będą ratowane. Kolej dużych prędkości przez całą Europę. Kryzys zażegnany. I na koniec przyjrzymy się wartości nieruchomości premium. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, chciałem powitać wszystkich bardzo serdecznie, jak tam mija wam dzień, mam nadzieję, że wszystko bardzo dobrze, pozdrówcie rodziców, pozdrówcie swoją całą rodzinę i zostawcie łapkę w górę, ponieważ to się liczy, ponoć dla algorytmu YouTube'a. Zaczynamy pierwszy temat. Germany today takes over the rotating presidency of the European Union. Here in Berlin, Chancellor Angela Merkel is about to discuss her plans for the six-month term. Niemcy przejmują na pół roku dowodzenie w Unii Europejskiej. Plan naprawczy może stać się miarą sukcesu lub porażki kanclerz Angeli Merkel w europejskiej polityce. Dzisiaj Berlin przejmuje na 6 miesięcy przewodnictwo w Radzie UE. To rotacyjna prezydencja, którą co 13,5 roku sprawują wszystkie unijne stolice. Polska przejmuje stery w 2025. Nadchodzące półrocze będzie jednak kluczowe, jeśli chodzi o to, jak Unia Europejska poradzi sobie z kryzysem wokół COVID-19 i Niemcy w tej sprawie będą miały dużo do powiedzenia, zwłaszcza, że udzielając w maju wraz z Francją poparcie dla pakietu ratunkowego, stały się jego siłą napędową. W ramach planu naprawczego na pobudzenie gospodarek wyasygnowanych ma zostać 750 miliardów euro. Co więcej, fundusz pomagający wydźwignąć europejską gospodarkę z kryzysu może stać się ważnym dziedzictwem i ostatnim akordem europejskiej polityki Angeli Merkel, która po wyborach parlamentarnych w Niemczech w 2021 roku planuje udać się na polityczną emeryturę. Stawka jest więc wysoka i niepowodzenie planu naprawczego będzie również osobistą porażką niemieckiej przywódczyni. Niemcy nie chcą, by plan naprawczy skupił się jedynie na rekonstruowaniu gospodarek. Rekonstrukcja będzie skazana na porażkę, jeśli Europa jednocześnie nie będzie stawiała się bardziej zielona, bardziej socjalna, bardziej cyfrowa i bardziej innowacyjna, mówił minister spraw zagranicznych Heiko Maas w przesłaniu do uczestników dorocznego spotkania Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych londyńskiego think tanku. Jak zaznaczył, pieniądze z planu naprawczego powinny być wydawane zgodnie z kryteriami praworządności. To oznacza, że planowanym przez Brukselę mechanizmem pieniądze za praworządność objęty zostanie nie tylko europejski budżet, ale także 750 miliardów euro z planu naprawczego. Polska ma z niego otrzymać prawie 64 miliardów euro, z czego 21,6 miliardów w formie pożyczek. Na nowy fundusz muszą zgodzić się wszystkie stolice Unii Europejskiej i to szybko. Bruksela liczy, że porozumienie uda się osiągnąć jeszcze w lipcu, ale wśród 27 państw członkowskich różnice zdań są olbrzymie. Największym hamulcem są kraje północy, które chcą maksymalnie wyśrubować warunki, na jakich kryzysowe fundusze będą wydawane. Berlin will guide the course of the bloc at a time of huge social and economic upheaval. Dobra, dobra. Zaczekajmy na wyniki wyborów, które tylko przypomnę już za tydzień. Jak dowiemy się, kto wygrał wybory, to wtedy będziemy mogli dyskutować o jakiejś praworządności. Lub nie. Bo jak to kiedyś powiedział pewien szeregowy poseł... Jeżeli do tego ma prezydenta, jeśli... Do tego, proszę Państwa, ma jeszcze poparcie potężnych mediów, to wtedy, proszę Państwa, z naszą demokracją może być naprawdę bardzo niedobrze. No cóż, żadna władza nie powinna mieć monopolu, a to ciekawe, jak nasi kochani przywódcy szybko zmieniają zdanie w zależności od tego, kto jest u koryta. Ale wracając do samej Unii, słowa padały już tak wiele razy, że chyba straciły na samej wartości. Ile razy słyszeliśmy deklaracje, groźby i tak dalej? No sporo, dla samej Unii chyba lepiej by było, gdyby rzeczywiście podjęła jakieś porządne kroki i pokazała, że ma jaja, a niedyplomatycznie łaskawie prosi o respektowanie prawa. To, czy my Polacy się zgadzamy z tym, czy nie, to już zupełnie inna sprawa, ale jak sama Unia chce być traktowana poważnie przez nasz naród, to powinna coś zrobić, a nie tylko gadać. Jak zdecydują, że się zgadzają, aby Polska robiła tak dalej, no to niech robi, okej, nie ma problemu, ale stanie pośrodku tylko sprawia, że zaczynamy traktować ten twór niepoważnie. Biorąc stronę Unii, można pomyśleć, że może nie mają do tego odpowiednich narzędzi, wojska nie mają, swoich wtyczek w rządzie też raczej nie. Co nam mogą zrobić? Z Unii nas raczej nie wyrzucą, dadzą nam mniej pieniędzy, straszne rzeczy. No, zresztą Unia to nie jest jakiś odległy rząd na innej planecie, tylko organizacja, której jesteśmy przecież częścią, więc de facto to my sami powinniśmy dbać o jej jednolitość i sprawność. Jeżeli Polska się nie angażuje, to Unia staje się słaba, dlatego że jedno z jej ogniw
przestaje działać. No i kogo możemy za to obwiniać? Brukselę? No, ciężka sprawa, wam powiem. Naprawdę ciężka. Ale może zostawmy już unijną politykę w spokoju. Niech się nią zajmują politycy, a my przejdźmy do kolejnego tematu. L'Europe est une histoire des générations. Et chaque génération européenne a sa propre histoire. Pour la génération fondatrice de notre union. Kolej dużych prędkości łącząca europejskie stolice to jeden z pomysłów na naprawę europejskiej gospodarki. Według ekspertów najpierw trzeba jednak skupić się na poprawie krótszych połączeń. Olbrzymie inwestycje publiczne mają pomóc w wydźwignięciu Europy z kryzysu. Bruksela proponuje na to dodatkowe 750 miliardów euro, które łącznie z budżetem na kolejne 7 lat dadzą 1,85 biliona euro. Teraz trwają dyskusje, na co te środki przeznaczyć. Z inicjatywą zbudowania europejskiej kolei dużych prędkości wyszły trzy think tanki: niemiecki, austriacki i francuski. Eksperci zaproponowali cztery linie, na których pociągi rozwijałyby prędkość od 250 do 350 km na godzinę. Cały projekt kosztowałby 1,1 biliona euro. W Polsce powstałoby 792 km szybkiej kolei. Jej koszt to 43 miliardy euro, a więc 8,1% polskiego PKB. Trasa byłaby elementem pętli prowadzącej od Lizbony do Helsinek. Przez Hiszpanię, Francję, Belgię i Holandię linia dalej prowadziłaby przez Niemcy, Polskę, kraje bałkańskie, Finlandię, Szwecję i Danię. Maciej Bukawski, prezes Instytutu Wsi Europa, uważa, że projekt w kontekście unijnego planu naprawczego jest przedwczesny. Te pieniądze trzeba wydać teraz. Trwa dyskusja na temat tego, czy część po prostu nie przeznaczyć na pobudzenie konsumpcji, mówi. Tymczasem realizacja wieloletniego planu kolejowego przyniosłaby korzyści w długim okresie. Natomiast ten pomysł może otworzyć pewną dyskusję, którą chyba warto otworzyć, dodaje ekspert. W jego ocenie należy rozważać wprowadzenie na stałe do europejskiego obiegu rozwiązań, które obecnie są po raz pierwszy testowane na tę skalę przez Unię Europejską. Chodzi o wspólne zadłużenie się w ramach Unii Europejskiej. Komisja Europejska zamierza pozyskać 750 miliardów euro z rynku w imieniu 27 krajów europejskich. Bruksela będzie też odpowiedzialna za spłatę długu i proponuje, by większość została pokryta z paneuropejskich podatków. Wprowadzenie tego rozwiązania na stałe oznaczałoby, że w przyszłości ze wspólnego zadłużenia mogłyby być finansowane właśnie takie duże projekty infrastrukturalne. Jakub Majewski z Fundacji ProKolej przyznaje, że zwłaszcza w Polsce trudno byłoby przekonać podróżnych do wizji super szybkich linii np. z Warszawy do Paryża, skoro nie mogą się doczekać sprawnego przyjazdu na wielu liniach lokalnych czy na trasach między dużymi polskimi miastami. Boję się, że doprowadziłoby to do stworzenia kolei dwóch prędkości. Średnio 50 km na liniach regionalnych, a obok 250-350 na super szybkiej trasie dla nielicznych. Wydaje się, że w pierwszej kolejności powinniśmy postawić na rozwój kolei, która służy pasażerom w codziennych dojazdach do pracy czy na średnich dystansach między miastami, zaznacza. The crisis has huge externalities and spillovers across all countries. And none of that can be fixed by any single country alone. Ostatnio mówiliśmy o tym, jak Wielka Brytania postanowiła przyjąć właśnie taką politykę radzenia sobie z kryzysem. Jak dalej nie widzieliście jeszcze tego filmu, no to serdecznie zapraszam, tutaj macie do niego link. Przy inwestycjach w czasie kryzysu trzeba zwrócić uwagę na to, jak są w ogóle finansowane, bo z doświadczenia wiemy, że na kredyt. To, czy takie kredyty są pożądane, czy nie, jest już kwestią sporną, więc zapraszam do dyskusji na ten temat w komentarzach, a ja w analizie skupię się na bardziej tej samej inwestycji. Jak do tej pory raczej nie widać takich wielkich inwestycji unijnych w Polsce, ale to nie jest tak, że tych pieniędzy nie dostajemy. Oczywiście z redystrybucji tego, co po części sami wpłacamy. Inwestuje Unia w nas i to sporo. Zapraszam na przykład do odwiedzenia jakiegoś małego miasteczka na wschodzie Polski, na przykład w takim Supraślu, miasto pod Białymstokiem, niecałe 5 tysięcy mieszkańców. Tam wszędzie napotykamy tabliczki pod tytułem sfinansowane ze środków unijnych. Choć nikt poza Polakami nawet słowa Supraśl nie wymówi. Jasne, wielkie inwestycje są ekscytujące. Wizja Polski, w której mamy super szybką kolej integrującą nas z resztą Europy, jest całkiem fajna, ale czy naprawdę taka ważna? Czy ważniejsze są inwestycje lokalne? No cóż, jest to kwestia sporna, ale jak do tej pory Unia Europejska raczej stawia na lokalność, więc może takiej inwestycji dobrze jest dać szansę i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Wyciąganie wniosków zostawiam oczywiście wam w komentarzach, a my już lecimy do kolejnego tematu.
poprzedni kryzys finansowy nauczył też ekonomistów, że to luzowanie ilościowe jest skuteczne. Do tej pory stosował je Europejski Bank Centralny. Wśród największych branż ostatnie 4 kryzysowe miesiące były najtrudniejsze dla banków i odzieżówki. Wartość biznesów PKO BP i LPP spadła w sumie o blisko 12 miliardów złotych. Za to liderzy takich sektorów jak energetyka, handel czy budownictwo mocno zyskali w oczach inwestorów. Od momentu stwierdzenia pierwszego przypadku zakażenia koronawirusem w Polsce minęło już niemal dokładnie 4 miesiące. Miało to miejsce 4 marca. Konsekwencje gospodarcze wynikające m.in. z zamrożenia gospodarki są poważne, tak jak straty, jakie ponosiła większość firm. Musiały na pewien czas albo zamknąć biznes, albo ograniczyć działalność. Wszystko wskazuje jednak na to, że najgorsze już za nami. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR, Paweł Borys, który ma za zadanie m.in. wsparcie przedsiębiorców, ogłosił nawet koniec kryzysu, sugerując, że do 3 kwartału gospodarka będzie powoli rosnąć. Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak to ostatnie 4 miesiące przetrwały największe polskie spółki, reprezentujące 10 kluczowych branż. Za kryterium oceny wzięliśmy to, jak zmieniała się ich wartość rynkowa, szacowana na podstawie ich akcji notowanych na warszawskiej giełdzie. Jak się można było spodziewać, pierwsze uderzenie było bardzo mocne. Mniej więcej w połowie marca praktycznie wszystkie branże i reprezentujące je spółki mocno traciły. Ich wyceny były od kilkunastu milionów do kilku miliardów złotych niższe niż na koniec lutego. Jednak na początku kwietnia straty, nawet z nawiązką, udało się obronić reprezentantom branży spożywczej i paliwowej. Na przełomie kwietnia i maja na plusie byli także liderzy górnictwa, budownictwa czy sektora informatycznego. Dopiero w czerwcu na wyraźnym plusie w porównaniu ze stanem sprzed epidemii byli także reprezentanci branży mediów i telekomunikacji, energetyki czy motoryzacji. W efekcie po tych 4 miesiącach 8 z 10 analizowanych przez nas spółek jest wartych więcej niż przed wybuchem epidemii koronawirusa. W przypadku cyfrowego Polsatu mowa o wzroście o zaledwie 2%, ale już Intercard czy Asseco Poland zyskały kilkanaście procent, a Dino czy PGE są na plusie 40-50%. Suchą stopą przez 4 miesiące kryzysu epidemiologicznego nie udało się przejść reprezentującemu banki PKO BP i odzieżówki LPP, właściciel takich marek jak Reserved, Crop czy House. Ich biznes jest wyceniany teraz odpowiednio 26-11% niżej niż na koniec lutego. Wzrastały, no to mamy takie, można powiedzieć, dwa trendy przeciwstawne. Można spekulować, że jest to idealny moment na inwestycje w akcje spółek, których kondycja finansowa jest niezła, które straciły na lockdownie. Jakie to są spółki? No cóż, nie zajmujemy się doradztwem inwestycyjnym, więc zostawiamy Wam takie analizy na własną rękę. Zwracamy jednak uwagę, że takie raporty są przesłankami na to, że właśnie odbijamy się od dołka i będziemy iść tylko w górę. A jak firmy idą w górę, to ich wartość też. Tak czy inaczej, przy aktualnej inflacji, jak ktoś jakieś oszczędności ma, to raczej nie opłaca się ich trzymać tak po prostu na koncie w banku. Nie opłaca się też ich wsadzać na lokaty, ponieważ raczej oprocentowanie nie zwróci nam nawet inflacji. Jak już jesteśmy w temacie inwestycji, to może nieruchomości premium. Ich wartość wynosi w Polsce już 1,8 miliarda, a zresztą zobaczcie sami. Foxhall 1315 jest unikatowym projektem na skalę światową realizowanym przez firmę Gelamco. Jego celem jest przywrócenie Warszawie. Od początku 2019 roku rynek nieruchomości premium wzrósł o ponad 1/3. Odkąd rozpoczęła się pandemia, luksusowych apartamentów sprzedano wprawdzie mniej, ale ich średnia cena wzrosła najwięcej w Warszawie o ponad 13%. Wynika z raportu High Level Book, opracowanego przez High Level Sales Marketing. Analizując rynek nieruchomości premium, branych jest pod uwagę 1% najdroższych apartamentów w Warszawie i 3% w Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Łodzi. Łączna liczba tych nieruchomości sprzedanych w ubiegłym roku przekroczyła 1000. To ponad 40% więcej niż w roku 2018. W pierwszych 3 miesiącach 2020 sprzedaż była wyższa niż w analogicznym okresie 2019. W drugim kwartale, po rozpoczęciu pandemii, sprzedaż osłabła, ale apartamenty zyskały na cenie. Jak przekonuje Karolina Keim, prezes zarządu Thesis Investment i autorka marki High Level Sales Marketing, ten rodzaj nieruchomości stał się bezpieczną lokatą kapitału. W czasie niepewności ekonomicznej nie ma czasu na ryzyko, tylko na ucieczkę od ryzyka. Nieruchomości premium są bezpiecznym portalem ulokowania gotówki. Wartość największego warszawskiego rynku sięga 779 miliardów złotych.
Średnia cena metra kwadratowego nieruchomości premium wynosi w stolicy 32 tysiące złotych. W 2020 roku dokonano tam najdroższej transakcji. Za apartament położony przy Foxal 13 na 15 nabywca zapłacił 17 milionów złotych. W Gdyni najdroższy apartament kosztował 6 milionów, w Łodzi 2, a we Wrocławiu 3,5. Jak informowała KAIM, najdroższe nieruchomości najczęściej kupowane są za gotówkę. W obu budynkach powstanie w sumie 55 apartamentów od 45 do 230 metrów. No, jest to pewien powód do zadowolenia, bo oznacza to, że jest rynek zbytu, czyli jako Polacy jesteśmy bogaci. Albo nie? Owszem, bogaci są jeszcze bogatsi, ale ci mniej raczej nie. Wiecie, jaka jest konsekwencja zwiększania ilości mieszkań premium, szczególnie w Warszawie. To, że w tym mieście koszty utrzymania są tak olbrzymie, że coraz mniej opłaca się tu mieszkać, mimo owszem dużych możliwości rozwoju. Teraz jesteśmy jeszcze w stosunkowo spokojnym okresie na rynku wynajmu mieszkań. Ceny są całkiem stabilne, nawet nie zwiększają się tak bardzo jak rok temu, ale to dlatego, że wiele osób, chociażby studentów, uciekło z miasta ze względu na pandemię, czy choćby teraz wakacje. Za chwilę jednak zaczyna się rok akademicki i jakoś odbić się od dna rynek nieruchomości będzie musiał, co może skutkować nagłym wzrostem cen. Dlatego jak chcecie przeprowadzić się do stolicy, to radzę być szybkim. Lub przeczekać okres sierpień-grudzień, podczas którego ceny rosną najszybciej. No ale dobrze, wystarczy już na dzisiaj newsów. Zapraszam na drętwego suchara. Wielu mężczyzn miałaś przede mną? No, 5, ty jesteś 6. O, to niewiele jak na 40. No, to prawda, miałam spokojny tydzień. Tego drętwego suchara podesłał Jarek Stefaniak na moim Instagramie, za co serdeczny szacun, no i oczywiście otrzymujesz od nas złotą 40. A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to doskonale wiesz, co masz robić, bo mówię o tym codziennie, po prostu wyślij swojego suchara i jak będzie odpowiednio dobry, albo po prostu randomowo trafi na ten kanał, tak jak właśnie ten, który powiedziałem, no to też dostaniesz swoją złotą statuetkę wirtualną, którą będziesz mógł postawić na swojej wirtualnej półce, chociażby na pulpicie swojego ekranu. Trzymajcie się ciepło, ale zanim się pożegnam, oczywiście na koniec muzyka od jednego z was i link do tego utworu macie również na samym dole opisu. Zachęcam bardzo serdecznie do klikania i pozostawienia tam jakiegoś miłego komentarza. Trzymajcie się ciepło, cześć! Szedłem kości, więc kupiłem pół. I jak impreza po całości zastawiony stół.